Cześć i czołem, witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy mieć wrześniowo-październikowe nowości, albo powiedzmy, że to będą wrześniowe nowości, a październikowe, które mają do mnie przyjść no pod koniec października, myślę, że powinny być. To już będą październikowe. Także to będą wrześniowe, chociaż tutaj jest sporo komiksów z października i trochę staruszków, no ale co zrobić. Dobra, to nie przedłużajmy, bo jest ich sporo. Zobaczmy, jak wyglądają w środku. Na pierwszy rzut oczywiście Liga Sprawiedliwości. To już jest tom czwarty, szósty wymiar. Scotta Snydera, przód, tył. Cenę widzicie, 30% trzeba z niej zdjąć. Dobra, zobaczmy, jak w środku się prezentuje. Oczywiście parę słów. Żadnych odkrywczych, bo Liga Sprawiedliwości z Odrodzenia to taka była dla mnie średnia. Tutaj już jest o wiele, wiele, wiele lepiej. Tak jak mówiłem w poprzednich filmach, w Lidze Sprawiedliwości widać, że ta historia dokąd zmierza. Tutaj widzę naprawdę bardzo fajne rysunki również. No pięknie to wszystko wygląda. I mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, tak jak i ja, z tego, co aktualnie jest wydawane, jeśli chodzi o właśnie Ligę Sprawiedliwości. I tak jak mówię, rysunki są na bardzo wysokim poziomie, mi się to bardzo podoba. Oczywiście jakieś dodatki. Najczęściej dodają właśnie okładki. No w tym przypadku naprawdę bardzo, bardzo fajne. Właściwie wszystkie są bardzo, no, bardzo fajne, na wysokim poziomie. Oczywiście nie mamy okładki, ale już w przygotowaniu mamy następny tom Wojna Sprawiedliwości z Zagładą. Dokładnie tak, dobra. Teraz tom trzeci Doktora Strange'a. Przód, tył. Jak widzimy, z Kingpinem będzie musiał się dogadać. To prawdopodobnie, z tego co czytałem, chyba najlepszy tom ze wszystkich, jeśli chodzi o Doktora Strange'a. Tutaj oczywiście nawiązanie do Tajnego Imperium. No tak, no bo tutaj w końcu Kingpin i tak dalej, czyli to ten mroczny wymiar. Czyli początek, no można powiedzieć, taki trochę tajn do Tajnego Imperium. No i dopiero tutaj Szloki zostaje Sorcerer Supreme, czyli takim no, najpotężniejszym czarodziejem w całym uniwersum, no albo multiversum nawet. No spoko to wygląda. Poczytamy, zobaczymy. No i oczywiście kolejny tom. Bo czemu nie? Dobra. Staruszek Rogan, już szósty tom. Przód, tył. Średnio oceniany w necie, ale mi się nawet Wolverine Staruszek podoba. Naprawdę spoko, spoko komiks. Nie ma tu niczego odkrywczego. Bardzo często po prostu gdzieś łazi, ma jakąś osobistą misję. Ale spoko się to czyta, fajnie, szybko. Taka fajna, dynamiczna powieść.
No i tutaj widzę nawiązanie właśnie do prawdziwego staruszka Logana. No i super. Okładki oczywiście. Też spoko, chociaż nic zachwycającego. No i kolejny tom. Deadpool kontra staruszek Logan. Deadpool ma wiele tych zajawek. No i teraz coś z Non-Stop Comics. Niezbyt nowy, właściwie bardzo stary. Nie wiem, sprzed 3 lat komiks Zabij albo zgiń, tom pierwszy Eda Brubakera z Non-Stop Comics. Postanawiam, że sobie wejdę w niektóre, z powrotem wejdę sobie w niektóre serie. Bardziej, że można je kupić już nawet za 22-25 zł, nawet za 20. Także spoko. A to jest tak bardziej dla dorosłych. Troszeczkę inny klimat, tak jak widzicie, jakieś demony troszeczkę przyklinają. Także taka odskocznia od superbohaterszczyzny. Troszeczkę sobie oczyścić umysł. Rysunki są naprawdę spoko. No tak jak widzicie, cały czas zmusza go do zabijania ludzi, ten cały demon. Chociaż nie wiadomo, czy to demon, może to tylko po prostu w jego głowie. Rysunki naprawdę bardzo, bardzo klimatyczne, pasujące tego komiksu. No, oczywiście ciąg dalszy nastąpi, niczemu nie. Postaram się dozbierać tą serię do końca, bo naprawdę wiele o niej słyszałem. No ale najpierw przeczytamy, zobaczymy. Dobra, tutaj coś z nowości, bo to w sumie nowość, czyli daj. Kalen Gillen chyba. Tak się chyba nazywa z tyłu. To już jest z Image, tak? Tak, z Image. Kalen Gillen, zaraz zobaczymy. Kieron Gillen. Nie wiem, jak to się to w sumie czyta. Kieron Gillen. Dobra, no też wiele dobrego słyszałem o tej serii. Przeczytam, zobaczę. No, to różnie oceniane. Jak ktoś lubi takie gry jak Smoki i Lochy, to się chyba jakoś tak nazywa. To jest właśnie niby w takich klimatach. No, tak jak widzicie, właśnie przynoszę się do takiego świata fantazy. No, przeczytam, zobaczę. Rysunki też nawet całkiem spoko, takie pasujące. Chociaż trochę nie w moim stylu, bo tak szczerze mówiąc, trochę mało widać. Komiks jest nawet całkiem gruby, także przygotujcie się na sporą lekturę. No i sporo się dzieje. O, tutaj już mamy dodatki. Aha, no tak, bo to w sumie bardzo dużo dodatków. Czyli okładki. Okładki. Tutaj mamy już projekty postaci. Tych postaci jest całkiem sporo, także jest troszeczkę tych projektów. Tworzenie postaci, geneza świata, społeczność i mechanika, czyli pewnie chodzi o grę. No i oczywiście tutaj z tyłu krótkie biogramy autorów. Spoko, zobaczymy. Coś zabija dzieciaki. Jamesa Taniona IV. Już przeczytałem i od razu mogę polecić wszystkim tym, którzy polubili Stranger Things. Na pewno będziecie zadowoleni. Bardzo podobne klimaty. Czyli małe miasto. Coś się tam zaczyna dziać niedobrego. No i oczywiście główne skrzypce grają tutaj właśnie dzieciaki. No i tak jak widzicie, jest makabrycznie, dość ostro. Chociaż te rysunki troszeczkę chociaż oddają właśnie tą grozę, tą makabrę.
Oczywiście potwora od razu widzimy, o co chodzi. Tutaj bardziej chodzi o ten świat, żeby go powoli odkrywać. Tych całych łowców. Nie wiem, stowarzyszenia łowców. Tego, skąd się te potwory biorą i tak dalej. No, że będzie po prostu ciekawie, tak? No, tak jak w Stranger Things. Powoli będziemy się wszystkiego dowiadywać. Oczywiście policjant musi być. No tak jak mówię, naprawdę sporo się tutaj dzieje. Komiks się czyta raz, dwa, także przygotujcie się. To nie jest jakaś przegadana historia. Tutaj właśnie mamy już na te stowarzyszenie łowców, można powiedzieć. Komiks, tak jak mówię, nie jest przegadany. Jest dynamiczny, szybki. Naprawdę fajnie się to czyta, tak jakbyś oglądał odcinek dobrego serialu. No i o autorach oczywiście. Też nie zobaczymy zapowiedzi kolejnego tomu. No ale jeśli mamy jedynkę, to zapewne będzie coś dalej. Dobra. Dwa ostatnie tomy Paper Girls. Seria naprawdę dla mnie super. Lubię taką fantastykę. Zamknięta, krótka, nie rozciągnięta wbrew pozorom. 6 tomów to akurat w sam raz. No i sporo się dzieje, naprawdę fajne bohaterki. Odwiedzają naprawdę fajne światy. Taka naprawdę bardzo, bardzo przyjemna historia. Briana Voga. Powinniście być naprawdę zadowoleni. Spoko rysowana. I też się fajnie, bardzo fajnie czyta. Ja to naprawdę szybko połykałem tomy. Seria oczywiście przeczytana, te dwa tomy też już przeczytane. Ja wiem, może ze 2 godziny mi zajęło, żeby je przeczytać. Też nie jest właśnie dużo niby w dymkach, ale to się szybko czyta. To nie jest takie przegadane, przedłużone. Sporo akcji, przeskakujemy z epoki w epokę. Dowiadujemy się naprawdę bardzo wiele o tej całej wojnie czasu. Spoko seria, naprawdę spoko seria. No i co, 9 tom Punishera z imprintu Max Comics. Chyba już będzie ostatni tom. Przynajmniej tak wynika z tego, co mamy tutaj. Nie mamy już zapowiedzi kolejnego. Aha, o, teraz będzie dobrze widać. Nie mamy zapowiedzi kolejnego. W sumie szkoda. Mi się pani Szer naprawdę bardzo podobał. To jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna odskocznia od superbohaterszczyzny. Chociaż się dzieje w tym uniwersum, w tym świecie superów. No ale wiecie, akcja, brutalność, mocny język, fajna historia. Fajne postacie. Ja najlepiej chyba zapamiętam z tego wszystkiego Barakudę. Naprawdę, naprawdę polubiałem tego vilana, bo nie można inaczej powiedzieć. I tak jak widzicie, no naprawdę dużo się dzieje. To się cały czas biją, cały czas coś rozwalają. Oczywiście, troszeczkę na gości. Komiks raczej nie dla dzieci. Co ja mówię, zdecydowanie nie dla dzieci. Od 18 roku życia. Oczywiście Frank jeszcze będzie odbierał poród. Załatwił kolesi i odbierał poród. Tak jest. Troszeczkę zdradzimy z fabuły, bo akurat to mnie ciekawi. Kurde, no dzieje się kupę akcji. I wykończył ją pod koniec. No widzicie, także już chyba rozumiecie, dlaczego to jest jednak ta dla dorosłych. Tutaj oczywiście dodatki. Można sobie poczytać, popatrzeć na szkice. Właściwie chyba gotowe rysunki, nawet z tuszem nałożone, tylko bez koloru. No i polecanki. I tak jak widzicie, kolejnego tomu w poleceniach nie ma. Ale cała seria naprawdę
naprawdę godna polecenia. Powinniście być naprawdę zadowoleni. Kawał dobrej lektury, jak dla mnie oczywiście. Mamy Scotta Snydera, Greg Capullo, Batman, Ostatni Rycerz na Ziemi, DC Black Label. To nie jest powiększony format. Tak jak widzicie, normalny. Tutaj mamy Deluxa, także jeśli chodzi, to jest normalny format, tak jak wydają zawsze komiksy z DC, na przykład z DC 52, tak? Dziwne, raz wydaje w tym większym, raz w mniejszym. Moim zdaniem to powinno być właśnie w tym powiększonym formacie, w tym takim kwadratowym. No jak już mamy jakieś wydawnictwo, właśnie DC Black Label, no to już wydawajmy w tym większym, tak? Tym szczególnie te superbohaterszczyznę tak zwaną, tak? Na co o komiksie? Różne recenzje, różnie oceniany. Każdy sobie będzie musiał sam wyrobić opinię. Ja uwielbiam Greka Capullo właśnie za takie rysunki. Fajne, szczegółowe. Bardzo dużo na nich jest, ale nie tak, żeby się jakoś gubić. Naprawdę fajne kolory. Postacie naprawdę bardzo ładnie narysowane. No podoba mi się to po prostu. No i tu mamy taki świat post-apo. Oczywiście historia się zalicza do tak zwanych Elseworldów, czyli komiks, który nie dzieje się w głównym uniwersum. No będę na pewno zadowolony. No, tak jak widzicie, naprawdę komiks na wysokim poziomie. Jakieś dodatki? No, oczywiście. Zapewne tylko jakaś drobnica, czyli tak jak widzicie, troszeczkę o autorach, coś się możemy dowiedzieć, no i galeria okładek. Naprawdę bardzo fajna. Także no, powinniście być zadowoleni. Prawdopodobnie mi się ta historia spodoba. Dobra, teraz mamy Lewiatana. Na Lewiatana musicie troszeczkę uważać, bo z Superman... Kurde, jak on się nazywał? Polowanie na Lewiatana dopiero będzie. Chyba Lewiatan tylko się nazywał. Superman Lewiatan. O, będzie sporo... sporo przedruku. Na przykład ta cała historia to jest oczywiście w właśnie Supermanie. Tutaj już mamy coś troszeczkę innego, z innej bajki. Tutaj też już pewnie o samym Lewiatanie. Tutaj już mamy też właśnie z Supermana. To jest Talia al Ghul oczywiście. Także musicie to sobie wziąć pod uwagę, że będziecie mieć tutaj taką troszeczkę powtórkę. Rysunki są naprawdę spoko. No i zobaczymy, jak się skończy ta cała historia z Lewiatanem. Czekajcie, żeby za dużo nie zdradzić. O, dobra. Przejdziemy do dodatków, czyli do układek. No znowu muszę powiedzieć, że niektóre są naprawdę bardzo fajne. Rozwój Lewiatana, czyli jak się tam zmieniał jego kostium. No, można zawsze coś poczytać, zawsze coś pooglądać, całkiem spoko. No i posłowie by Michael Bendis, Alex Malivi, Malivi,
Chyba. No i mamy Deluxa. Uniwersum DC według Mike'a Mignoli. Już wam pokazuję, co my tutaj dostaniemy. Proszę bardzo. Chyba nawet będzie widać autorów i tak dalej. No, w niektórych nawet Mike Mignola nie jest w ogóle wymieniany. Także będę musiał sobie troszeczkę doczytać, bo tak szczerze mówiąc myślałem, że albo będzie jakimś, albo będzie kolorował, albo będzie dawał tusz, albo rysunek, albo troszeczkę do scenariuszu będzie coś dokładał. Nie wiem, może był redaktorem tych zeszytów. A tak szczerze mówiąc go tutaj na pierwszej stronie prawie w ogóle nie ma. Także nie za bardzo, no będę musiał doczytać po prostu, tak, dlaczego Mike Mignola właśnie, dlaczego właśnie te historie zostały wymienione, bo tutaj już mamy bezpośrednio, tak, scenariusz i fabuła Mike Mignola, tak, no już mamy, nawet chyba będziemy mieć go jako rysownika, rysunki Mike Mignola, także, no tak wiesz, ciężko jest mi powiedzieć, dlaczego akurat w tych historiach on się pojawia, chociaż nie jest bezpośrednio wymieniony, tak? I dlaczego te historie zostały wybrane, że on miał tam na nie wpływ? No, mówię, być może jakieś konsultacje, może był redaktorem, może coś tam troszeczkę narysował, ale za mało, żeby go w ogóle wpisać. Chociaż tutaj w ogóle nie czuć jego stylu w ogóle. Znaczy, Fullboya, żeście czytali, to od razu widzicie, że to nie to. Chociaż kto wie, może właśnie do scenariuszu troszeczkę coś od siebie dołożył. A może chodzi tylko o to, że tworzył okładki może. Chociaż w okładkach też nic nie widzę. Ale historie na pewno będą ciekawe, bo tutaj mamy Batmana, Supermana, tak jak widzicie, Swampinga. Tutaj już naprawdę styl Mike. Tutaj mamy już właśnie Mignola 100%. Wszystko oczywiście przekładane. Okładkami. Tutaj już mamy właśnie historię, która jest na pewno Mike'a Mignoli, czyli Sanktuarium. No i zobaczymy. Powinienem być zadowolony. To już jest jego styl, jego 100% jego historii. To z wielkiej kolekcji komiksów DC możecie dostać. Całkiem spoko komiks, naprawdę. Jeśli byście mieli szansę go gdzieś dostać, to polecam. Okładki. A jakaś czarno-biała historia. Też nawet całkiem. Dobra, trzeba kończyć. Kolejne. No tak jak widzicie, troszeczkę tego jest. Dodatki macie tak jakby już w środku, właśnie pomiędzy historiami przykładane tymi wszystkimi okładkami. Także sporo tego wszystkiego. Tak to wygląda z tyłu. I ja dzięki wielkie za ten odcinek. Nie będę przedłużał. Dzisiaj mieliśmy Uniwersum DC według Mike'a Mignoli. Lewiatana. Batmana, Ostatniego Rycerza. Punishera, tom 9, 2 tomy Paper Girls, Image wydawany u nas przez Nonstop Comics, coś zabije dzieciaki, z Boom Comics, wydawane przez Nonstop, Daj i zabij albo zgiń, z Image wydawane przez Nonstop Comics, no i Marvel i DC. Wielkie dzięki za ten odcinek, łapki w górę, suby, komentarze, udostępnienia, niech się kanał tam gdzieś, wiecie, rozwija i idzie w świat. Jeszcze raz wielkie dzięki. Życzę wam miłego czytania, miłych zakupów. Odpoczywajcie
i bądźcie zdrowi, bo ciężkie czasy. Do zobaczenia. Cześć i czołem.